Przyjaciele, ja dzisiaj chciałbym mówić do was w temacie wierności. Prawdziwej wierności. Uważam, że jest trochę niezrozumienia tematu w tym obszarze. Przenika się trochę światowego myślenia. To jest takie wszystko wymieszane. Stąd ten temat. Kiedy szukamy definicji wierności według nauk tego świata, to czytamy coś takiego. Wierność to konsekwencja w postępowaniu i przekonaniach, nawet w trudnych lub niewygodnych okolicznościach. I co do zasady, wszystko byłoby pięknie. Byłoby pięknie, gdyby nie brak prawidłowego fundamentu w tym obszarze, tak? To jest trochę tak, że ludzie, to tak jak z miłością, ludzie próbują definiować miłość poza Bogiem i podobnie jest z wiernością. Próbują to ludzie zrobić w oderwaniu od Boga. I wykażę wam dzisiaj, że to jest niemożliwe. To, co będę mówił, podzielę na dwie części. Pierwsza część będzie zawierała trochę informacji na temat... Nie wiem, w którą stronę patrzeć jakiś. Pierwsza będzie taka bardziej o samej wierności, a druga już będzie bardzo praktyczna. To będzie taka wierność w praktyce. Zostawię wam taki bardzo jeden ważny przykład i rozważanie do wdrożenia dla każdego w życiu. Okej, ale przechodząc do tej pierwszej części i powiem parę rzeczy o wierności. Zacznę od pierwszej księgi Samuela 2:35. I czytamy tak. I wzbudzę sobie kapłana wiernego, który postępować będzie według mego serca i według mojej duszy. I zbuduję mu trwały dom. Kapłana wiernego, który postępować będzie według mego serca i według mojej duszy. W tym słowie zawarta jest prawdziwa definicja wierności. Wierność to postępowanie według serca Boga i według duszy Boga. To jest wierność. Postępowanie według serca Boga i według Jego duszy. Zobaczcie, w tym jednym z pozorów prostym zdaniu zawarte jest wiele informacji. Zawarta jest ogromna głębia. Wierność to nie tylko postępowanie według serca Boga, ale również według Jego duszy. Co nam to pokazuje przede wszystkim? Że trzeba znać tego Boga. Że trzeba być blisko. Tak? Trzeba znać Jego serce, znać Jego duszę, żebyśmy w ogóle mogli mówić i rozpatrywać, czy coś jest wierne, czy wierne nie jest. I kolejna rzecz, która jest istotna, żeby zrozumieć tą definicję, to to, że słowo wierność, słowo pistos, ono się wywodzi i jest ściśle związane ze słowem pistis, czyli wiara. U nas, w naszym tłumaczeniu, jest, to jest trochę oderwane, wierność od wiary. Ale te słowa są ze sobą łączne. A wierność, ona wyrasta z wiary. Więc już teraz składając taką pełną definicję wierności, wierność to jest życie w wierze polegające na postępowaniu według serca Boga i według Jego duszy. Życie w wierze polegające na postępowaniu według serca Boga i według Jego duszy. 4 Mojżeszowa 14:24 czytamy tak. Jednakże sługę mojego Kaleba, za to, że inny duch jest w nim i on był mi wierny całkowicie, wprowadzę do ziemi, do której poszedł i jego potomstwo ją posiądzie. Prawdziwa wierność jest duchowa. Jest duchowa. To nie jest duszewne przeżycie. To nie jest odczucie. Wiecie, ja tak się czasami przyglądam i naprawdę w praktyce życia często takie określenia używane są do jakiegoś stanu emocjonalnego, który,
który jest przeżywany. Zresztą jak o tym myślę, to wraca mi jedna historia, którą czytałem w pewnej książce, ale nie będę przytaczał autora, bo to nie ma znaczenia, bo człowiek nie we wszystkim jakby mówi prawidłowo. Ale jest to historia pewnego człowieka, który doświadczał w życiu praktycznie samych negatywnych rzeczy. W środowisku, w którym wzrastał, nie jeden mógłby nie wytrzymać. On się nawraca, ale gdzieś tam dalej on jest w stanie jakby dostąpić tylko pewnych rzeczy. I któregoś dnia, tak, on idzie i już ma wszystkiego dosyć. Wiecie, wszystko, wszystkie okoliczności są przeciwko niemu, tak? I chce się rozpędzić i chce kopnąć kota. Ale w ostatniej chwili odsuwa nogę i go tylko przesuwa ze swojej drogi, tak? To jest jakby pewien proroczy obraz, ale nie okoliczności, ta wierność, tak? Ma inne źródło, to jest napisane o Kalebie, tak? Był inny duch, inny niż tych wszystkich. Wierność jest duchowa, nie jest emocjonalna. W Galacjan 5:22, w jedynym słusznym tłumaczeniu, czytamy, a owocem Ducha Świętego jest miłość, zadowolenie, spokój wynikający z dobrych relacji z Bogiem i ludźmi, umiejętność oczekiwania bez względu na życiowe trudności, pożyteczna rzetelność, wierność wywodząca się z wiary, jest to użyte słowo pistis, okazywanie przychylności i samokontrola. Tak? To duchowe zagadnienie. Prawdziwa wierność, tak jak i wiara, pochodzi z ducha człowieka. To są rzeczy natury boskiej. Boskiej. I teraz to, co potocznie w świecie nazywa się wiernością, jeśli z tym zestawimy, tak? Czyli ktoś jest konsekwentny w postępowaniu, w działaniu jakiejś osobie, jakiejś ideologii, jakimś przekonaniom, jakiejś religii. Wiecie, to tak naprawdę nie ma nic wspólnego z prawdziwą wiernością. Jeśli nie ma nic wspólnego z sercem Boga i z duszą Boga, to nie jest wierność. Zobaczcie, to takie przykłady może nawet, nie? Mąż bije żonę, chlaje bije żonę, nie? Żona mówi, ale jestem mu wierna. Jestem mu wierna. Kompletne niezrozumienie. Ani on nie postępuje według serca Boga i według duszy Boga, ona też. Bo Bóg pierwszy wystawił list rozwodowy. Ludzie są związani takimi teoriami, że oni muszą, bo takie są zwyczaje, takie są kanony, które panują, tak? I nadużywane słowo, musisz być wierny. Wiecie, to jakby dobrze zobaczyć. Jak rozmawiasz potocznie z człowiekiem, który jest w małżeństwie, to on mówi tak, jestem wierny w żonie. A jak patrzysz, w ogóle nie jesteś wierny swojej żonie. Nie sypiam z innymi kobietami, czyli nie cudzołożysz. Fizycznie, bo w sercu to nie wiadomo, tak? Na tyle cię nie znam. Ale wierność? Wierność żonie to jest to, że pokochasz ją tak, jak Chrystus Kościół. I będziesz tak żył, to będziesz mógł stanąć i powiedzieć, jestem wierny mojej żonie, a nie to, że nie cudzołożysz z innymi babami. Ale to się tak przyjęło, nie? Och, ja jestem wierny. Nie, wierność jest głęboka. Wrócę do tego, co mówiłem na początku. Życie w wierze, tak, zgodne z sercem Boga i z Jego duszą, to mocne. Jeśli chcemy żyć wiernie, to jakby zachęca, inspiruje do tego, żeby szukać, żeby kopać, żeby poznawać kolejne obszary Boga coraz bardziej, tak? Żeby móc je naśladować. W drugim Tymoteusza 2:13 czytamy tak. Jeśli my nie dochowujemy wiary, on pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. To bardzo mocne słowo. Wierność to w ogóle jest istota Boga. To jest Jego istota. To jest część Jego osobowości. To jest część Jego jestestwa. Wystarczy na początku, żeby człowiek, który chce badać czy studiować w ogóle wierność, analizował wierność Boga. Wierność Boga do człowieka. Zobaczcie tylko, jak zrozumienie tej prostej prawdy.
którą przeczytałem przed chwilą. Zrozumienie tej prawdy, jak u człowieka narodzonego z Bożego Ducha podnosi poczucie bezpieczeństwa, tak? Nawet gdy człowiek upada, tak? Bóg nie wycofuje się ze swojego przymierza poręczonego krwią Jezusa, tak? Mówimy o pewności zbawienia, tak? Kolejny przykład, których jest masa w Biblii, bo to też trzeba powiedzieć, to nie jest czas i miejsce, żeby wszystkie przykłady podawać, ale kolejny, żeby żaden wierzący nie miał wątpliwości, 5 Mojżeszowa 32:4. On jest skałą, tak? Bóg jest skałą. Doskonałe jest dzieło Jego, gdyż wszystkie Jego drogi są prawe. Jest Bogiem wiernym bez fałszu. Wiernym bez fałszu. Sprawiedliwy On i prawy. Wiecie, bo to jest też ważne, żeby zrozumieć, że w Bogu nie ma drugiego dna. Nie ma drugiego dna. To my czasem się spodziewamy i doszukujemy takich rzeczy. Ja byłem takim człowiekiem, zanim się nawróciłem. Wydawało mi się, że to jest cnota. Tak mnie ten świat inspirował do tego. Nie możesz być taki naiwny, taki banalny. Komplikuj. Poszukaj drugiego dna. Poszukaj. Już wielokrotnie mówiliśmy wam o tym, już nawet nie chcę wracać do Julita często, jak widziała mnie przy stole, jak siedziałem z innym człowiekiem w podobnym klimacie i rozmawialiśmy, mówiła do mnie, jakim wy językiem mówicie? A ja mówię, nie rozumiem, o co ci chodzi. Przecież to wszystko jest takie zawaluowane, to wszystko jest jakiś taki ukryty podstęp, jakiś inny. Zawsze, oczywiście ja tego tak nie werbalizowałem, to nie było tak, że to chodzi o drugie dno. Bo to różnie wyglądało, ale tak naprawdę zawsze było podejrzenie o jakieś drugie dno i myślenie w jakiejś kategorii drugiego dna. A Bóg jest wierny i jest bez fałszu, bez drugiego dna. Jak mówi tak, to tak jest. Tak jest tak, a nie jest nie. Jest nie. Właśnie a propos tego, co wam powiedziałem. Wracam sobie w piątek z Zamościa wieczorem. Tak sobie jadę i jak sobie modlę się, sobie oglądam właśnie takie rzeczy. Oglądam sobie, bo pamiętam, jak to ze mną było z tym drugim dnem. Ale ja naprawdę, ja postanowiłem wierzyć. Wierzyć też ludziom w Kościele. Czasami jest tak, że to wręcz może wyglądać, że to jest naiwne. Ale ja, moja wiara, moje ryzyko. To jest. Ja podjąłem takie decyzje. Żygać mi się chciało tego drugiego dna, które zawsze miałem. W ogóle nie chcę tak patrzeć. I nie będę tak patrzył. I zawsze będę patrzył w wierze. Do końca. Psalm 19:8. Zasady Pana są doskonałe, pokrzepiają duszę. Świadectwo Pana jest wierne, uczy prostaczka mądrości. To, że wierność to jest w ogóle istota Boga, powoduje również, że Jego wszelkie działania i wszelkie Jego świadectwa są wierne. Bo to jest, one są konsekwentne Jego naturze, Jego osobowości, Jego słowu. Bóg i Jego dzieła, Jego działania są ze sobą spójne. Czasami wiecie, bo chodzi mi o praktykę. Fajnie się tam czyta, że Bóg jest taki czy taki, ale później masz konkretną sytuację i ty się nagle spodziewasz jakiegoś zupełnie innego zachowania ze strony Boga. Dlaczego? Tu nie ma drugiego dna. On jest wierny, On jest spójny, Jego świadectwa są wierne. Psalm 33:4. Bo słowo Pana jest prawe, a wszystkie dzieła Jego dokonane są w wierności. Na potwierdzenie tego, co powiedziałem przed chwilą. Kolejne słowo, Nehemiasza 9:8. A gdy stwierdziłeś, że serce Jego jest Ci wierne, zawarłeś z Nim przymierze, że ziemię Kananejczyka, Chetejczyka, Amorejczyka, Peryzyjczyka, Jebuzejczyka, Girgozajczyka
dasz jego potomstwu i dotrzymałeś słowa, bo jesteś sprawiedliwy. Tak jak powiedziałem wcześniej, w wierności człowieka zawiera się wiara i zawiera się też uwalnianie miłości. Obie te rzeczy się zawierają i przez wiarę dziedziczymy obietnice Boże, a przez miłosne intencje, tak? Te miłosne intencje prowadzą nas do nagród. To jest też prorocze słowo. Stwierdziłeś, że serce jego jest wierne i otrzymałeś słowo. Przez wiarę obietnice Boże, przez miłosne intencje do nagród. W Psalmie 85, 11, 12 Dawid mówi tak. Aby łaska i wierność się spotkały, a sprawiedliwość i pokój pocałowały. Wierność wyrośnie z ziemi, a sprawiedliwość wyjrzy z niebios. Wierność w związku z tym, tak jak powiedziałem, powtarzam, zawiera w sobie wiarę, uruchamia łaskę, uruchamia, znaczy manifestację łaski, bo łaska została dana. Przez to, że ta wierność zawiera w sobie wiarę. Psalm 89:3. Rzekłeś bowiem, łaska trwać będzie na wieki, jak niebiosa utwierdziłeś wiernością swoją. Idźmy dalej. Tak jak powiedziałem, w pierwszej części będę wam chciał trochę powiedzieć o wierności, a później będę chciał wam ją pokazać w praktyce, bo uważam, że sama teoria bez praktyki nie jest użyteczna. I tak jak wam powiedziałem, nie ma wierności bez bliskości. Powiedziałem to na początku. Jest to niemożliwe. Jest to niemożliwe. I teraz Psalm 73:27. Bo oto ci, którzy oddalają się od ciebie, zginą. Wytracasz wszystkich, którzy nie dochowują ci wierności. To proste słowo, trzeba je dobrze rozumieć, tak? Ono nie odwołuje wcześniejszych obietnic. To w ogóle tutaj nie o to chodzi, że jak człowiek upada, to że Bóg jest wierny. Tu chodzi o duszę człowieka i dostęp do źródła życia. Poza wiernością nie ma dostępu do źródła życia. Jeśli wgłębicie się tak naprawdę mocno w to, o czym mówię, i wrócicie do tego, czym jest ta wierność prawdziwa, to poza wiernością nie ma dostępu do źródła życia. A co nie jest życiem, jest śmiercionośne, tak? Zawiera w sobie jakąś formę śmierci, zawiera w sobie jakąś porażkę. Jeśli więc człowiek nie jest wierny, to dostępuje i doświadcza w swoim życiu różnych porażek i różnych aspektów śmierci. Dlatego wierność nie jest, wiecie, dla wybranych. To nie jest takie hasło, bo to się tak fajnie mówi, tak poetycko w ogóle wierny, wiecie, jakiś romantyzm, tak, i ktoś jest wierny. Nie! Pójdziemy z tym dalej. Nie! Wierność jest w ogóle bardzo, bardzo praktyczna. Bardzo praktyczna. Życie w wierze zgodnie z sercem Boga i Jego duszą. 1 Koryntian 1:9. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Wierność Boża manifestuje się w osobie Jezusa Chrystusa. Wierność Boga do człowieka manifestuje się w osobie Jezusa. Poza osobą Jezusa wierność Boga dla człowieka jest niedotykalna. Nie da się dotknąć wierności Boga przez Maryjkę, przez Franciszka, przez Jana Pawła też. Nie da się dotknąć. Nie da się z nią spotkać. Nie da się. Można sobie coś tam intelektualnie porozważać, ale nie da się tego dotknąć. Psalm 96:13. Pan będzie sądził świat sprawiedliwie, a ludy według swojej wierności. Wierność człowieka jest jednym z wymiarów sądu Bożego, ale oczywiście nie mówimy tutaj w tym wypadku o sądzie ku życiu czy ku śmierci, bo Jezus został osądzony, ale mówimy o sądzie ku nagrodom. Wierność jest jednym z kryteriów tego sądu. To jest bardzo szerokie i głębokie pojęcie. Zachęcam was do tego, żebyście zanurzyli się w nim jeszcze później na spokojnie. To, co dzisiaj mówię, żebyście porozważali, bo przyglądali też
siebie w tym. Kolejna rzecz. Wierność prowadzi bowiem do nagród. 1 Samuela 26-23. Dawid mówi do Saula. A Pan nagradza każdego za jego sprawiedliwość i wierność. Wydał Cię bowiem Pan dzisiaj w ręce moje, ale ja nie chciałem podnieść ręki na pomazańca Pańskiego. Pan nagradza każdego za jego sprawiedliwość i wierność. Wierność prowadzi do nagród. To, co powiedziałem o tym, jedno z kryterium sądu ku nagrodom. Idąc dalej, 1 Mojżeszowa 24-49. Jeśli więc teraz chcecie wyświadczyć łaskę i wierność mojemu Panu, powiedzcie mi, a jeśli nie, to też mi powiedzcie, abym zwrócił się na prawo albo w lewo. Tak jak powiedziałem wcześniej, wierność związana jest z postępowaniem, ale wyraża się ją także i okazuje poprzez mowę. W całokształcie ona jest związana z postępowaniem człowieka. Z postępowaniem, z życiem wierzy, według serca i według duszy Boga, tak? Ale okazuje się również poprzez swoją zmowę. Dalej. Psalm 116, 15. Drogocenna jest w oczach Pana śmierć wiernych Jego. Nie ma mowy o wierności bez realnej śmierci dla tego świata. Nie ma mowy o tym, żeby żyć według serca Boga, czy według duszy, według Jego duszy i jedną nogą gdzieś w świecie. I mieć jakikolwiek flirt i powiedzieć, okej, w 95% się z tym zgadzam, co tu mówicie. Ale mam Ducha Świętego. A tak naprawdę chodzi o coś zupełnie innego. Te 5% to jest ten świat, który może Cię próbować trzymać. To jest ten świat, który jest furtką. Furtką wpływu świata, błędów i demonów do Twojego życia. Tak? To są te pożądliwości, przetłumaczone intelektualnie, pożądliwości życia, pożądliwości oczu, umiłowanie rzeczy z tego świata. Trzeba realnie umrzeć dla tego świata. Umrzeć dla tego świata. Umrzeć. To, co mówiłem wcześniej, przypowieści Salomona 20-28. Miłość i wierność strzegą króla. Wierność, Twoja wierność jest tarczą, która Cię strzeże. Wiecie, wierność właśnie, to nie jest coś enigmatycznego. Zobaczcie, miłość i wierność strzegą króla. To nie jest, tak jak powiedziałem, tomik poezji. Żyjesz wiernie, tak? To jest Twoja broń, ta wierność. Żyjesz, jesteś wierny, broń. Nawet nie zwracasz na to uwagi. Tarcza wierności. Idziesz, robisz swoje. Pociski złego odbijają się od tej tarczy. To jest broń. Wiecie, bo to... Chcę to dzisiaj podkreślić. Wierność jest wprowadzana o to, że taka... O, to już taka, to już aż tak nie trzeba. To już bez przesady. To już jest taka najwyższa snuta. Tam trochę będę wierny, trochę nie będę wierny. Nie ma takich rzeczy. Nie ma 50% wierności. Nie ma. Żyjemy albo według serca Boga i według Jego duszy, albo nie. Nie ma. To broń. Dlatego to jest ważne. Broń. Nie musisz wybijać mieczem. Nie musisz się koncentrować na tym. Idziesz, robisz swoje, tak? A pociski Ci nie trafiają. Bo to broń. Przypowieści Salomona 27,6. Razy przyjaciela są oznaką wierności. Wierność nie ma względu na osobę. Białe jest białe, a czarne jest czarne. Grzech to grzech. I coś Wam powiem, bo czasami to oglądam. Ludzie myślą, że zbudowali taką relację. Jesteśmy tak blisko. Tak blisko, że już nie możemy powiedzieć prawdy. Za blisko. Znaczy, że coś zostało źle zbudowane. Na niewłaściwym fundamencie. Ja to wiele razy słyszałem.
Wiesz, ale... Ja się z nim przyjaźnię. No to nie powiesz prawdy? No nie mogę. To jest przyjaźń? To jest przyjaźń? Znaczy co? Chcesz, żeby grzech był w jego życiu? Żeby demony miały dostęp? Mówisz, że przyjacielem jesteś? Nie można być za blisko, żeby nie mówić prawdy. Nie ma świętych królów. Przy powieści Salomona 27:18. Kto pielęgnuje drzewo figowe, spożywa jego owoc, a kto wiernie służy swojemu Panu, jest czczony. I teraz to ta wierność będzie powodować też, tak, że inni ludzie będą cię zauważać i będą cię czcić. Czy tego chcesz, czy tego nie chcesz? Jeśli będziesz żył wiernie, to ta wierność będzie zauważana. Będziesz szanowany w bramach swojego miasta. Ja pierwszy będę cię czcił. To jest ważne. Oczywiście to nie oznacza, że człowiek nie ma prześladowców, tak? Że wszyscy mówią brawo, bo prześladowanie to jest jakby zupełnie, zupełnie inna sprawa. Ale to ta wierność powoduje, że człowiek jest zauważany i czczony. I to jest, wiecie, ostatnio się modliłem o to. Znaczy nie o to. Modliłem się, o sobie rozważałem różne rzeczy, między innymi też z Kenią. Ale powiem coś, bo jak leżałem tu dzisiaj, to jestem przekonany, żeby też o tym powiedzieć. A propos budowania pozycji, budowania swojej służby według takiego światowego modelu. To nie tak. To nie o to chodzi. Wiecie, jak wróciliśmy pierwszy raz z Kenii, opowiadaliśmy wam, że zafałszowanie, które tam jest, między innymi polega na tym, że nawet nie wiemy, czy część z tych ludzi jest w ogóle ponawracana, ale oni wszyscy gdzieś tam potytułowali się tak, jak mogą, zaczęli budować jakieś swoje służby, tworzyć jakąś infrastrukturę. Wybrali sobie jakiś zawód, jakąś formę życia i po ludzku zaczęli sobie to w jakiś sposób zabezpieczać, tak? Gromadzić się razem i tak dalej. I jak się modliłem ostatnio, to Duch Święty mi powiedział: ale tu działa ten sam duch, tylko inaczej. Ten sam duch. Mamy do czynienia z tym samym chybieniem celu. Ludzie koncentrują się bardziej na otoczce związanej ze służbą, niż nad istotą służby. To wierność powoduje, że ludzie będą cię czcić. A nie otoczka zbudowana wokół. Zobaczcie, oglądajcie mnie wszyscy i czcijcie mnie. To jest lewe i to jest niewierne. Bo Jezus tak nie robi. Nie miał z tym nic wspólnego. Szedł i robił swoje. I był wierny temu, co odbierał od Ojca. I był skoncentrowany na zadaniu, nie infrastrukturze. A więc chodzi o to, żeby nikt nie budował swojej pozycji na ludzki sposób, tak? Tylko przez wierność i poprzez świadectwo życia. Ewangelia Łukasza 16:10. O tym jeszcze to później trochę rozwinę. Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy. I to, przyjaciele, tego się w ogóle nie da oszukać. Nie da się tego przeskoczyć, nie da się tego pominąć, tak? Wierność rozpoczyna się zawsze w małych rzeczach. Nikt tego nie oszuka, chociaż nie wiem, jakby się napinał i próbował coś wymyśleć. Nie da się tego oszukać, bo to jest zgodne, tak, z założeniami, z sercem Boga. Wierność w małych rzeczach. Wierność w małych rzeczach. Prostych prawdach. Ludzie mówią: wielka służba, wielka służba. To dlaczego 10:20 przychodzisz do kościoła w niedzielę?
Nabożeństwo rozpoczyna się o 10. Dlaczego? Dlaczego ty uważasz? Zobaczcie, skąd taki pomysł? Okej, dobra, to oni prowadzą. To ja mogę mieć wywalone, przyjdę 10:20, nie? Tak? Ale ja to będę wielką służbę, ja wtedy to już będę tak. To bzdura jest. To bzdura. Wierność w najmniejszej sprawie. I to nie chodzi o nikogo, to chodzi jakby indywidualnie o każdego człowieka. Każdy człowiek musi stwierdzić, czy jestem w tym wierny. I teraz w myśl tej zasady, jak chcesz to przeskoczyć? Jak chcesz mieć wielką służbę, wielu ludzi, jak 10:20 przychodzisz do kościoła? Znaczy, dajcie mi jakby podstawę z Biblii, bo ja chętnie bym się z nią zapoznał, bo nie widzę tego. To się wyklucza. Czyli co? Czyli to błąd. Czyli forma czego? Tak? Przekleństwa. Wstrzymujesz rozwój między innymi swój przez to, że jesteś niewierny w małym. Że w tym małym jesteś niewierny. Albo inny przykład. Kto dzisiaj głosi? Ten, to idę. Ten, to nie idę. Słuchajcie, śmiejemy się teraz z tego, ale to są prawdziwe rzeczy. Marzysz o służbie wstawienniczej i proroczej? Nie macie co środę? Usługujesz gdzieś w tym czasie? Albo z innego względu jesteś jakby usprawiedliwiony? I myślisz, że będziesz potężnym, usługującym wstawiennikiem, ale czasem sobie wpadnę na modlitwę wstawienniczą? Jak? Jak to możliwe? Chcesz odpowiedzialność? Dobrze, dobrze, tak tutaj. Ale ja tak jestem gotowy. Biorę odpowiedzialność za 1000. Boże, tak, ty mnie tutaj wyposażasz. Biorę odpowiedzialność za 1000. A dzieci nieogarnięte w kościele twoje. Jak? Masz żonę, dzieci, czy męża, dzieci? Pierwszy płaszczyzna odpowiedzialności, wierności, to jest ułożenie tego, żeby to działało. Przecież te słowa, które były do biskupów, tak? A biskupem niech będzie ten, to nie chodzi tylko o religijne rozumienie, a biskup to może tak czy tak. Bądź odpowiedzialny w tym, co masz teraz, tak? Okaż się w tym wierny, to możesz w ogóle aspirować więcej, tak? Gdzieś tam wyżej, ale no jak chcesz to zrobić? Jak chcesz prowadzić 1000 osób, jak dzieci nie ogarniasz? Wiecie, to takie z życia wzięte. Prawdziwe rzeczy. Tytusa 2:9-10. Słudzy, niech będą ulegli swoim panom we wszystkim, niech będą chętni, nie przeciwstawiają się, niech sobie niczego nie przywłaszczają, ale niech im dochowują całkowitej, niezawodnej wierności, aby we wszystkim byli ozdobą nauki Zbawiciela naszego. Wierność nigdy nie zawodzi. Naprawdę. W to trzeba wierzyć. Trzeba wierzyć, że wierność, na wierności się nikt nie zawiedzie. Na wierności się nikt nie przejedzie. I teraz odnieść do tego. Przyjdziesz na tą 10. Nie miej ciśnienia, ale ja tutaj już muszę zrobić swoje. Przyjdź na tą 10. Nie zawiedziesz się na tym. Nie zawiedziesz się na tej wierności. Nie zawiedziesz się na tej wierności, że krzesła na koniec poustawiać, poprzesuwać. Na tych drobnych rzeczach. Nie zawiedziesz się na tym. Nie zawiedziesz się. I też ta wierność już tak rozświetla człowieka, tak? Powoduje, że człowiek staje się ozdobą tej głoszonej nauki. Chcesz świecić innym? Bądź wierny. Chcesz innym świecić? Bądź wierny. To widać. Będziesz świecił, będziesz czczony, będziesz zauważany. 1 Koryntian 4:2. A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. Rozwinę to trochę później, jak przejdziemy do części praktycznej, ale mamy być wiernymi zarządcami tego, czym władamy w imieniu Boga. Wiernymi zarządcami. I ostatnia rzecz, jak w tej części, 3 Listiana 1:5. Umiłowany i wiernie postępujesz, gdy wyświadczasz usługi braciom, zwłaszcza przychodni, tak? Przychodni braciom, czyli gościom. I teraz zobaczcie, bo tu jest duża taka głębia zawarta a propos w ogóle wierności.
jeśli mówimy też o życiu według serca Boga i według Jego duszy. Wierność zawsze jest ukierunkowana na służbę innym. Jest ukierunkowana w ten sposób, bo życie Jezusa było ukierunkowane na służbę innym. Więc ta wierność, ta prawdziwa wierność, dotykanie tej wierności, tak, o przerobieniu rzeczy wewnętrznych, ono będzie powodowało, że człowiek będzie ukierunkowany na służbę innym. Tu nie ma miejsca na to, wiecie, ja, moje, mnie, coś mi przepadnie, coś mi przeminie. Nie tak. To znaczy, że jeszcze jest proces. Jeszcze jest proces. Jeszcze trzeba w tym pokopać, tak? Bo miłość nie szuka swego. Ukierunkowanie na służbę innym. Przejdę teraz do tej drugiej części. Przeczytam wam taki dłuższy fragment. Ale najpierw go przeczytam. To jest fragment, wiecie, który, nie wiem, każdy od małego słyszał, bo to nawet w kościołach katolickich się tym ludzi faszerowało, tylko oczywiście nie prawidłowym rozumieniem tego, tak? Ale to więcej każdy się miał możliwość z tym zapoznać. I Ewangelia Mateusza 25, 13, 30. Najpierw przeczytam, a potem porozważamy. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Będzie bowiem tak, jak z człowiekiem, który odjeżdżając przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. I dał jednemu 5 talentów, a drugiemu 2, a trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności i odjechał. A ten, który wziął 5 talentów, zaraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze 5. Podobnie i ten, który wziął 2, zyskał dalsze 2. Więc obracał i zyskał. A ten, który wziął 1, odszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze pana swego. A po długim czasie powraca pan owych sług i rozlicza się z nimi. I przystąpiwszy ten, który wziął 5 talentów, przyniósł dalsze 5 talentów i rzekł: Panie, 5 talentów mi powierzyłeś, oto dalsze 5 talentów zyskałem. Rzekł pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny. Nad tym, co mały, byłeś mi wierny. Wiele ci powierzę, wejdź do radości pana swego. Potem przystąpił ten, który wziął 2 talenty i rzekł: Panie, 2 talenty mi powierzyłeś, oto dalsze 2 talenty zyskałem. Rzekł pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny. Nad tym, co mały, byłeś wierny, wiele ci powierzę. Wejdź do radości pana swego. Wreszcie przystąpił ten, który wziął 1 talent i rzekł: Panie, wiedziałem o tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz gdzieś nie siał i zbierasz gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się tedy odszedłem i ukryłem talent swój w ziemi. Oto masz co twoje. A odpowiadając, rzekł mu pan jego: Sługo zły i leniwy, wiedziałeś, że żnę gdzie nie siałem i zbieram gdzie nie rozsypywałem. Powinieneś był więc dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie odebrałbym co moje z zyskiem. Weźcie przeto od niego ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma. A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne, tam będzie płacz i skrzytanie zęb. Znamy ten fragment, prawda? Warto się nad nim zatrzymać i trochę głębiej go poanalizować. Co widzimy po pierwsze? Po pierwsze widzimy to, że każdy człowiek dostał coś od Pana. Każdy. To, co dostaliśmy i oni, było różne, tak? Bo Duch Święty rozdziela każdemu poszczególnie, jak chce. Każdy jednak coś dostał. To pierwsza rzecz. Na tym pułapie nie było wątpliwości, że ktoś czegoś nie ma. Ja nie dostałem. Ja się nie załapałem. Ja muszę czekać. Nie. Każdy ktoś dostał. Dobrze, to idziemy dalej. Chcesz być wierny?
obróć tym, co masz. Zrób z tego użytek. I co? I wygeneruj zysk. Podkreślę to. Zysk. Podkreślę te dwa słowa. I te dwa słowa będę chciał, aby one zostały bardzo mocno dzisiaj zapamiętane. Mówimy o wierności w praktyce. Obrót. Czyli wykorzystanie tego, co masz, tego, co dostałeś. Użycie tego, tak? W celu wygenerowania wymiernego zysku. Pomnażasz to, co dostałeś. Czy to jest nauka biznesu? Nie. To jest nauka wierności w praktyce. Powiedzieliśmy przed chwilą. Każdy coś dostał, tak? Każdy coś dostał. Po co? Po to, żeby tym obrócił. Nie po to, żeby mówił: o, Pan mnie tak kocha, bo dał mi to. Mi Pan dał, mnie wybrał do tego, ja to mam. Bijcie mi brawo, Kościele. Wiecie, irytuje mnie to, bo to normalnie się tego masę słyszy. Masę się słyszy tych informacji. Rozmawiam z ludźmi, którzy mówią, że o, mam wizję od Pana, co mam robić? Mam wizję. I pierwsza rzecz, bo jakby rozumiem te prawdy, to czemu tego nie robisz? Czemu tego nie robisz? Ale wiesz, ale Bóg do mnie to powiedział. I tak, wiecie, i akcent nie jest położony na treści, tylko na człowiek się dowartościowuje, że Bóg coś do niego powiedział. No ale powiedzieliśmy przed chwilą, każdy coś dostał. Każdy coś dostał. Tak? Jeden miał wizję, jeden przesłuchania, ale gdzieś tam odebrał, odbierasz to, co dostajesz. Ale po co to dostałeś? Żeby 30 lat chodzić na konferencje chrześcijańskie i mówić, a mi to Pan takie coś pokazał? Obróć. Słuchajcie, to są znienawidzone słowa. Wiecie, jak z ludźmi rozmawiam, szeroko rozumianymi Kościoła, ty mi robisz presję. To jest presja. Ranisz mnie. No tak. Presja. To nie... To wierność w praktyce. Dostałeś? Dostałeś. Fajnie. Rozpoznałeś? Okej. Okay. Podjarałeś się przez chwilę, bo to się każdy się podjara, jak się robi w ogóle, że coś tam mam w ogóle moje, fajnie, jednak Bóg o mnie nie zapomniał. Super, nie? Dobra, ile to może trwać? Tydzień, tak? Tydzień. Tydzień, powiedzmy, czas euforii, opanowania emocji w tym temacie, dobra. No i teraz co z tym robimy? No bo jak to trwa dłużej niż tydzień, to ja nie rozumiem. Szukamy następnego obdarowania. Widzę, że masz szeroką praktykę religijną. No słuchajcie, tak jest. Ja będę naprawdę się na tym zatrzymywał, bo mi bardzo na tym zależy. Obrót. To nie jest szkolenie biznesowe. To jest chrześcijaństwo. Obracamy tym, co mamy. Każdy coś ma. Obracamy. Używamy tego, stosujemy po co. I nie po co, żeby sobie pokręcić, tylko to musi być plan, strategia, musi być mądrość Boża użyta. Po co? Po to, żeby był wymierny zysk. Oni przyszli i pokazali, powiedzieli, miałem 5, mam 5, pomnożyłem 100%. To nie było enigmatyczne, o, tu wygeneruję jakiś zysk w przyszłości. Nie, dostałem 5, oto twoje 5, oto drugie 5, wymierny zysk. Miałem 2, obróciłem, przynoszę 2. To jest zysk. Składam sprawozdanie z tego, co mi dałeś. Rozpoznałem to, żyłem sobie na tej ziemi, rozpoznałem, w ogóle obróciłem. Obróciłem tym, co mi dałeś. Wygenerowałem 100% obrotu, 100% zysku. Wiecie, i to jest właśnie ta brutalność, to jest tak postrzegane w religii, że bo tu w ogóle nie chodzi o chęć. Tu w ogóle też nie chodzi o starania. Tu chodzi o wymierny zysk. Wymierny zysk. To, wiecie, to, ja tak jak patrzę, jaki jest... Patrzę na Jezusa. Bo Jezus był zadaniowcem. I to celowo wam to pokazuję. Bo z tej strony nigdy nie oglądamy jakby działalności, znaczy nie mówię, że nigdy, ale generalnie rzadko się o tym mówi w ten sposób. Jako osoby skoncentrowanej na zadaniu. Jezus jak rozpoznał, że jest Chrystusem, tak, to wszystko podporządkował do tego, aby dokonać biegu, dokonać dzieła.
pójść na krzyż, wyszkolić uczniów, zostawić w ogóle tych, którzy poniosą jakby dalej to prawdę. I teraz zobaczcie, poanalizujcie, jakiego język używał z nimi języka. Jezus takiego z nimi używał języka, jak oni mówili. Czy Jezus mówił, jeśli zechcesz, to mi uwierz, spróbuj mi uwierzyć. Może spróbujesz tam pójść. Wiesz, tak, żeby się wiesz, bo to ja nie chcę dotykać twojego, wiesz, to, że ja szanuję twoją indywidualność, wiesz. Ale jak zechcesz, spróbuj pójść. Spróbuj coś zrobić. Jezus tak nie mówił. Jezus rozmawiał, wiesz. Uwierz. Nie? Sorry. Idę dalej. Wiesz. Z uczniami rozmawia, idź. Pójdź. Zobaczcie, to jest ze sobą spójne. To jest często niemiłe dla duszy. Ale ja to, przecież ja naprawdę, Panie, mam taki do Ciebie szacunek duży. Ja to teraz będę się starać wzrastać w tym. I wiesz, ja tutaj osiągnę raz tą dojrzałość. To nie jest ważne. Obróć tym, co masz. I pokaż mi zysk. Pokaż zysk, który wygenerowałeś. Mamy być praktykami, słuchajcie. To jest w ogóle, to jest brama do tego, aby otrzymać więcej. Brama. Jak się przez tą bramę nie przejdzie, to się nie dostanie więcej. No jak? Dlaczego? Brama zamknięta. O, wiecie, też co mi się na przykład podoba w tej historii. I też zwróćcie na to uwagę. Ten dostał 5. Nie patrzę, a siódek ile dostał? 8, 7? A czemu ja tylko 5? Nie. Wziął 5, poszedł, obrócił, wygenerował zysk, tak? Przyniósł 10. Ten, co dostał 2, też się nie oglądał. A ile tamten? Ile mu tam dać, panie? Pokaż, pokaż. Nie. Wziął swoje w ogóle. On dostał od pana. On. Wziął, obrócił i przyniósł zysk. Oni byli w ogóle nastawieni na zysk, tak? Wiecie, i każdy z nich otrzymał nagrodę. Pomnożyli w 100%. Co było? To było miłe w oczach Pana. Miłe w oczach Pana było. Nie chodziło o te chęci, o to, czy się starali, tylko miłe było to, że wygenerowali 100% w ogóle zysku, tak? Co to byli? Duchowi kapitaliści. Kapitaliści duchowi. I o to chodzi. Odchodzi. Zobaczcie, wszędzie bombarduje nas socjalizm duchowy. Socjalizm. Solidarność społeczna. Solidarność. Masz 5, oddaj. Ale oni, tak jak 5 panien, co miało te... No, chodziło mi jak te lampy, tak? I co miały oliwę, one nie były kretynkami, żeby oddać drugim 5. Nie były. Bo one rozumiały prawidła. Mam, tak? Trzeba było mieć. Trzeba było pilnować swoje oliwę. I oni też. Słuchajcie, bo to jest bardzo ważne. Bo z każdej strony religia bombarduje nas myśleniem solidaryzmu społecznego. A mamy być kapitalistami duchowymi. Bardzo się to odsunęło. To, co jest w praktyce i to, co nas otacza, bardzo mocno odsunęło się od prawdy. A mówimy znaczy o wierności. Czyli wierność, wracając do definicji, życie w wierze polegając, życie w wierze zgodne jakby z sercem Boga i z Jego duszą, tak? No to teraz już jak wiemy, jakie jest oczekiwanie, to jest wierność. Zresztą On mówi do nich. Sługo dobry i wierny. 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 Wygenerowałeś zysk, jesteś mi wierny. To po coś to dostałeś. Co się tyczy tej bramy. Nie dostaniesz grama więcej, jeśli nie zrobisz użytku z tego, co masz i nie pokażesz zysku. I jeśli cokolwiek miałoby zostać zapamiętane z tego, co chcę dzisiaj powiedzieć, to możecie sobie to drukowanymi literami zapisać. Jako puentę. Właśnie to. Że grama więcej nikt nie dostanie, jeśli nie zrobi użytku z tego, co ma i nie wygeneruje zysku. I to jest prawda. Jakby nie napierało religijne myślenie, ty presję robisz, tak, za dużo w korporacjach posiedziałeś i dlatego przychodzisz nam tutaj takie
wskaźniki zaraz nam tu rozrysujesz, KPI-e będą na tablicy wisiały. Nie, ja to rozumiem po prostu, rozumiem to. Słuchajcie, a nie tylko ja to rozumiem, bo i świat to rozumie. Bo wykorzystują te prawidła w systemach motywacyjnych. Wykorzystują je. Boże prawidła. Bądź wierny, masz coś, wygeneruj zysk, tak? Oprócz tym, wygeneruj zysk, dostajesz więcej. Dostajesz podwyżkę, awans pracy. Nie? Chęci nie? No nie. Za same chęci to nie, no, no. Obróć tym. Obróć, obróć, wygeneruj. Więc tak, system światowy kopiuje te rzeczy. Kopiuje te rzeczy. Tylko, że to nie świat nie wymyśla tą prawdę. Nie dostaniesz grama więcej, jeśli nie zrobisz użytku z tego, co masz i nie pokażesz zysku, tak? No bo jeśli tego nie zrobisz, to będziesz nazwany sługą niewiernym, złym, leniwym. I nic do tego już, nic nie pomogą, te wszystkie wizje. Ale panie, przecież ja tak wyraźnie widziałam, jak ja idę przez tą Wenezuelę, albo gdzieś tam, wie, i tak wszyscy w ogóle tak, ja tutaj jestem i tam w ogóle, wiesz, im głoszę i oni wszyscy tam są, tak, ja to tak wyraźnie widziałam. A? Ale nigdy nie wyjechałeś ze swojego pcinia. Nigdy w ogóle kroku żadnego nie było, tak? Jak się ma wizja, ta wizja do obrócenia tym, co masz i do wygenerowania zysku? Wiecie, to w ogóle to wszystko jest święta matematyka. Święta matematyka. I teraz chcę wam jeszcze coś pokazać, bo w wersecie 24, jak spojrzymy, to jest tak. Panie, wiedziałem o tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz, gdzieś nie siał i zbierasz, gdzieś nie rozsypywał. To słowo nie dotyczy tylko niewierzących ludzi, jak czasami się mówi. Zobaczcie, on mówi, wiedziałem, jaki jesteś. Wiedziałem. Znam cię. Wiedziałem. Ale jednak postanowiłem to zakopać. Postanowiłem to zakopać. To słowo generalnie obnaża religię, tak? Można się zachwycać, wiecie, jaki Pan jest wspaniały, można pięknie mówić, można pięknie pisać. Na Facebooku wszędzie generalnie można pisać, jak cudowny jest Pan, można pisać kolejne psalmy po Dawidzie. Można to robić. Ale jeśli nie wejdziemy w sferę taką praktyczną, tak? Nie rozpoznamy tego, co mamy, nie zrobimy z tego użytku i nie wygenerujemy zysku, to niewielki z tego użytek. Może dla innych, jak napiszesz pewne prawdy, może oni wezmą, może pójdą dalej, bardziej praktyczne. Ale dla ciebie niekoniecznie. Niekoniecznie. Choćbyś 100 domów psalmów napisał. Tak jak powiedziałem, Bóg, Jezus w ogóle jest praktykiem, tak? Zadaniowcem. Interesowały go i nadal interesują konkretne rezultaty. Wiecie, ja mówię też o tym, bo ja pamiętam, jak się nawróciłem. Wiecie, no w końcu tak. Jestem inteligentnym człowiekiem, dobrze wykształconym, nawróciłem się, więc przeczytaj do mnie pewną rzecz, no nie jest problem, że ją później powtórzyć, nie? Tak od razu, tak na was. Przez samą w ogóle kwestię jakby predyspozycji takich naturalnych, czy... I ja dużo mówiłem do ludzi na temat zakopuj swojego talentu, to fajnie brzmi, to jest takie w ogóle prawdziwe, stajesz z takiego miejsca, takiego, wiecie, takiego nauczyciela, masz taką mądrość, nie zakopuj swojego talentu, tak? Ja tak mówiłem i w chwili, kiedy nawet to mówiłem, bo pamiętam, że gdzieś tam pojechałem, gdzieś tam się dzieje takim słowem, to właśnie byłem jedną z tych osób, która zakopała swój talent. I wiele miesięcy mi zajęło. Oczywiście miałem wszystko poustawiane po ludzku. Po ludzku. Wyjaśnione. To był czas karopajków. Często to mi wraca do tego. Czas wielu zmian w moim życiu i w ogóle pewnych przełomów i rozumienia nawet po tym fakcie wielu zjawisk. Zakopywałem, ale oczywiście jakby się potrafiłem odmówić, bo jakby nie zagłębiłem się w istotę tego. Nie zagłębiłem się. Nie zadawałem sobie pewnych też pytań. To było niewygodne. Lepiej było się tylko teoretycznie trochę pomodlić.
Tak więc idąc dalej tutaj, Jezus w 26 wersecie mówi, tak, że wiedziałeś, jaki jestem i czego chcę. Wiedziałeś. On mu to mówi, wiedziałeś. Ale nie pomnożyłeś tego, co ci dałem. Nie obróciłeś tym i nie wygenerowałeś zysku. I teraz w wersecie 27 jest taka dodatkowa podpowiedź. I ona też jest ważna. Jeśli nie umiesz sam tym obrócić, to wesprzyj tym, co masz, służbę innych. I to jest po prostu bądź służbą wsparcia. Zobaczcie, pierwszy z nich dostał 5, obrócił 5. Poszedł, sam obrócił 5. Drugi dostał 2, poszedł, obrócił tymi 2. I teraz ten mówi, zakopałem, tak? Ale Panu mówi, trzeba było dać bankierom. Kto to jest bankier? W tym wypadku bankier to jest ta osoba, to jest ten, który wie, jak tym obrócić. To jest ten, który rozpozna, który potrafi zrobić z tego obrót i wygenerować zysk. Więc usłuż tym, co masz, wesprzyj tym, co masz, człowieka, który realnie służy. I ten zysk, który on wygeneruje, będzie też tobie przypisany. Daj go bankierom. Więc nie ma tutaj w ogóle miejsca na to, tak, żeby siedzieć i zakopać i się usprawiedliwiać. Jeśli nie sam, z jakichś względów, jeśli jeszcze, tak, no to wspierasz bankierów. I tak, oba ruchy to święte ruchy. Oba kierunki są prawidłowe. Ale najgorsze, co może być, to zakopanie. Zakopanie. Wierność generalnie zawsze jest związana z posłuszeństwem. Tak poanalizować to dokładnie, się temu przyjrzeć, to nie ma szans, żeby wierność zachodziła bez posłuszeństwa. I teraz chcę coś pokazać na takich może ostatnich przykładach. A propos praktyki Kościoła. Jakiś czas temu, chyba 2 tygodnie temu, w czasie uwielbienia Agata poprosiła Sisę, żeby zaśpiewała. Sisa się rozkręciła, zaśpiewała. Teraz, czy z kimś z was nie powstała na przykład taka przestrzeń? Ona tak ładnie świetna, ja też w sumie się kiedyś uczyłam śpiewu, ja też mogłabym śpiewać, no też to nieładnie, no ale generalnie tak muszę, albo do szkoły trochę swój śpiew. Od razu jest lewe przekierowanie. Jeśli ona dostała taki dar, to ona ma nim obrócić i wygenerować zysk. I teraz dlaczego ty nie skupiasz się na tym, co masz ty, tylko, a ja też to może nie, ja też tak nie mam. Dlaczego odnosisz się, tracisz czas, przepalasz czas? To nie o to chodzi. Ten dostał 5, ten dostał 2, nie zaglądali sobie w portfel. Wziął swoje 5, obrócił 5. To samo z malowaniem. Jakiś czas temu zaczął malować Mateusz, Gosia też. Powstała was taka przestrzeń? Kurczę, w sumie też tam na plastyce byłem dobry, to może też do roku serwamy PPZ i tak będzie fajnie, też moje też będą wisieć. Wiecie, to uważnie mówię, bo wiem, jak to działa. Ale to nie twoje obdarowanie. Nie twoje. I to samo jest, wiecie, to jest ciekawe. Jak ktoś opowie, generalnie w kościołach tak jest, jak ktoś opowie świadectwo, jakieś fajne świadectwo o biznesie i ma sukces. Ma sukces, opowiada świadectwo. Zazwyczaj jest tak, że następnego dnia wiele osób ma objawienie. I najczęściej właśnie ten sam biznes. Pan mi powiedział dzisiaj w nocy. To są prawdziwe rzeczy. To są prawdziwe rzeczy właśnie. O to chodzi, że jakby koncentruj się na tym,
co ty masz, tak? I koncentruj się na analizie czyjś, jak się będziesz koncentrował na analizie czyjś obdarowań, to nie obrócisz swoimi. Nie obrócisz swoimi, no jak? Zakopiesz. Cudzysłowie, bo to nie musi być zakopanie, ale będzie to nieużyteczne. Będziesz codziennie, a ten to, a ten tamto, a ten to, a ten tamto. A tu nie chodzi o to, żebyś chodził, a ten to, a ten tamto, tylko a ja. A ja. A ja. Trzeba więc zdefiniować, co się ma, tak? Bo to jest czysta wierność. Czysta wierność, kiedy człowiek w wierze decyduje się obrócić i wygenerować zyski. Teraz, jeśli nie wiesz, co masz, weź post i szukaj Boga. Stosuj narzędzia adekwatne do twojej dojrzałości. Nie mów, ja nie poszczę, albo ja nie pytam Pana, tak? Ślizgając się na twoich ojcach duchowych, którzy są w zupełnie innym miejscu dojrzałości i zrozumienia. Weź narzędzie, które jest adekwatne do twojego miejsca. Jeśli nie wiesz, tak, a ustaliliśmy, że każdy coś dostał, to tego poszukaj. Na tym się skup. Nie na malowaniu, śpiewaniu i innych rzeczach, na pisesach innych osób, tylko na tym, żeby zdefiniować, co mam ja. Co ja mogę robić. I wszelkie narzędzia są do tego dostępne. Naprawdę, musimy być w tym mądrzy, tak? Mądrzy. I musimy pamiętać, słuchajcie, że pojętując, że każdy, kto ma, każdemu, kto ma, będzie dodane, tak? Musimy zmierzać w stronę praktyki. Amen. Praktyki. Wiedzieć, co mamy, tak? Czyli musimy mieć świadomość posiadania i używania tego. I tym zakończę. Prawdziwa wierność to jest przyjaciela.